Sorry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj zaczniemy troszkę technicznie. Tak jak wspominałem na jednym z poprzednich filmów, w moim kasku HJC Furion 2.0 jest, delikatnie mówiąc, dość ciepło przy takiej pogodzie, gdzie nierzadko mamy teraz w ciągu dnia po 30 stopni. No i wtedy mówiłem, że zastanawiam się nad kilkoma modelami. No i w końcu do mnie dotarły. Niestety tylko dwa z trzech, które brałem pod uwagę, ponieważ Proton w kolorze białym, w rozmiarze M, jest aktualnie nigdzie niedostępny. Może to się zmieni do momentu publikacji tego filmu, no ale wczoraj jeszcze nie było nigdzie. Więc zamówiłem dwa kaski. Uparłem się na kolor biały, bo chciałem coś jasnego, żeby pasowało do butów na przykład. Więc mamy tutaj Abusa Airbreakera. Jest to najwyższy model Abusa. Bardzo lekki, bardzo fajny kask. Z tyłu można mieć wrażenie, że jedzie się Mercedesem. A drugi kask to aktualnie już przed najwyższy model Giro. Model Synte 2. Też lekki, aczkolwiek Abus będzie chyba lżejszy. Mamy wagę, to od razu to sprawdzimy. Co do samych kasków, no przyznam szczerze, że bardziej mi się Giro podoba. Natomiast, co się okazuje, ma bardzo dużą skorupę i na mojej małej głowie, generalnie przy mojej dość niskiej posturze, wyglądam co najmniej śmiesznie, jak grzyb. Więc padło na to, że zostawiam sobie Airbreakera, który no naprawdę jest niezły, podoba mi się, a Giro będziemy musieli odesłać. Przy okazji, tak jak wspomniałem, mam wagę, zobaczymy, porównamy ich wagi. Na pierwszy ogień idzie Abus Airbreaker i w rozmiarze M waży 210 gramów. Natomiast Giro Synte waży 278 gramów, więc w sumie jakby nie patrzeć, to jest 70 gramów więcej. Jeśli chodzi o pozostałe elementy, takie jak paski czy wyściółka, no moim zdaniem, nie jestem ekspertem, ale moim zdaniem wygląda to bardzo podobnie. W obu przypadkach mamy klamry. I bardzo ubolewam, że te wszystkie kaski nie mają takiego zamknięcia magnetycznego, jak to jest przy kaskach Ecoi, które jest naprawdę wygodne i nie jest to drugi kask, a naprawdę ma świetne rozwiązanie. Jeśli chodzi o regulację obwodu głowy, w obu przypadkach również mamy to pokrętło, mamy tu pokrętło. Natomiast w moim poprzednim kasku HJC mamy, ja już teraz nie pamiętam, jak się dokładnie nazywa ten system, ale jest regulacja, która po prostu jest taki uchwyt, który się rozciąga. No zaraz, od razu pokażę. Tak, więc tutaj wygląda to w ten sposób, że jest to na takiej, powiedzmy w cudzysłowie, sprężynie. Dodatkowo obwód można regulować poprzez odpowiednie ustawienie w konkretnych otworach. Tutaj jeszcze mam wcześniej wspomniany kask Ecoi Corsa Light. Naprawdę też super kask, polecam, jak ktoś nie chce wydawać dużo pieniędzy. No i tutaj mamy zapięcie magnetyczne. Naprawdę mega, mega wygoda. Jeśli chodzi o nowy kask, no to zaraz go założę na trening i zobaczę, jak się trzyma. No a jutro będzie chrzest bojowy, bo ja startuję w Obiszowie na szosowym klasyku. Jeśli się prognoza nie zmieni, no to będzie 27 stopni, więc idealnie, żeby sobie przewietrzyć głowę. No nic, widzimy się już jutro w czasie wyścigu, podejrzewam. Cześć! Powitać w sobotę. Jak widać, jadę sam.
pierwszy raz w tym sezonie i w sumie ostatni wyścig zeszłego sezonu też startowaliśmy razem z Gosią, więc jakoś czuję, że czegoś mi brakuje. Gosia niestety dzisiaj musi pracować, więc musiała odpuścić start, ale za tydzień na klasyku beskidzkim sobie na pewno odbije. No w ogóle wyjątkowo start w sobotę, a nie w niedzielę jak zawsze. Nie wiem czemu, bo dzisiaj jest szosowy klasyk, jutro jest bike maraton, czyli dokładnie przeciwnie niż zazwyczaj. No ale nie wiem, tak widocznie organizator zadecydował z jakiegoś powodu, nie jest to istotne w tym momencie. Pogoda całkiem w porządku, 23 stopnie, specjalnie nie ma wiatru, nie ma też słońca, więc nie będzie parówy. Mam nadzieję, że w Obiszowie będzie podobnie, bo to jakby nie patrzeć jest 100 km od Wrocławia, aczkolwiek prognozy jak sprawdzałem wydają się być bardzo podobne. Wczoraj trening przedstartowy, przepalenie, lekkie nogi, całkiem rzeźka, o dziwo, bo dzień wcześniej było średnio, więc wygląda to obiecująco, zobaczymy na wyścigu jak to wyjdzie. Wczoraj też pierwsza jazda w nowym kasku, Abusie Airbreakerze. Bardzo jestem zadowolony. Lekki, fajny kask, bardzo wygodny, dobrze leży na głowie. Więc no myślę, że dobry wybór. Dzisiaj co prawda jest płaska trasa, nie jest gorąca, więc teoretycznie powinienem jechać w HJC, ale myślę, że te minimalnie większe opory, które będzie stwarzał Abus, nie wpłyną specjalnie na wynik. Ok, jeszcze jakieś 80 km przede mną. Może uda mi się objechać trasę samochodem, chociaż, bo nie byłem tam wcześniej, a jest sporo niezłych zakrętów z tego, co widziałem na mapce. No ale jak się nie uda, to jakoś to będzie. 45 km, chyba niecałe 300 metrów przewyższenia. Są jakieś takie dwie hopki na całej trasie, więc wyścig raczej płaski. W sumie dwie pętle są. Nastawienie takie sobie, w sumie chyba jak zawsze. Jestem już na miejscu, objechałem trasę. Asfalty mega, mega równe, więc to jest dobre. W miarę szeroko, tylko w kilku miejscach jest mocne zwężenie, szczególnie przy jednym mostku, gdzie nie wiem, dwa rowery obok siebie może się zmieszczą. A tak poza tym to całkiem ok. Kilka zakrętów też troszkę cieśniejszych, dwie, trzy zmarszczki. Więc specjalnie nie jest to górski wyścig. Pogoda, słońce wyszło, wieje wiatr, widzę dość niezły, więc no będzie trochę zabawy pewnie na rantach. Nic, idę po pakiet startowy, trzeba się przebierać i coś rozgrzewać. Kończę rozgrzewkę, jedę na start. Może tym razem uda się nie jechać z końca grupy. Ale i tak powinno być nas mało, bo idzie sama M30 bez M20. No wiatr na pewno mi będzie pomagał, bo jest naprawdę dość wyraźny, z 15 myślę kilometrów na godzinę lekko, więc będzie zabawa na ratach, tak jak mówiłem. Byle bezpiecznie. 3, 2, 1, start! Udało się w końcu ustawić w pierwszym rzędzie, ale na niewiele to się zdało, bo nie mogłem się wpiąć w pedał. Oczywiście musiałem potem odganiać, co już jest chyba tradycją. Grupa okazała się niezwykle leniwa i prócz naszego teamu praktycznie nikt nie prowadził peletonu, dosłownie kilka razy na parę sekund, ale tak to my przejmowaliśmy całą inicjatywę. Jedna z atrakcji na trasie, czyli rondo. Dobra okazja, żeby spróbować na wyjściu zrobić ucieczkę. Niestety nieskutecznie, jak w zasadzie wszystkie inne. Zostaliśmy skutecznie skasowani. To co wspominałem, ja znowu na przodzie. Tym razem jeszcze na jakichś takich w miarę przyzwoitych watach. Ale potem minął zapał i nie było sensu się napinać. Tu
tutaj kolejna ucieczka przez chłopaka z grupy GVT. No i to by było na tyle z ucieczki. Tutaj próbę robiło ROE. Pierwsze podejście nieskuteczne, bo przeskoczył łańcuch, no ale poprawione. Więc tutaj też było jednak, się trzeba troszkę spiąć, żeby dojść chłopaków. Po chwili sytuacja się uspokoiła i znowu spokojna jazda. To jeden z węższych odcinków na trasie, 1,7 km naprawdę wąskiej drogi. Jak widać, nie trudno było jakieś niebezpieczne sytuacje. Na drugim okrążeniu jechałem już tam z przodu, żeby nie ryzykować jakiejś wpadki. Na końcu okrążenia mamy rozjazd, w prawo będzie finish, my natomiast lecimy drugie okrążenie w lewo. Kolejna próba ucieczki, więc no trochę tego skakania było, stąd mimo, że często jechaliśmy naprawdę na niskich watach, IF wyszło ponad 1 z całego wyścigu. No i tu kolejna sytuacja pokazująca, jak grupa chętnie pracowała. Jadę pierwszy, 100 watów i cała reszta za mną, około 30 metrów. Aż do czasu, kiedy chłopaki spróbowali zrobić ucieczkę, pod którą się podpiąłem. Niestety kolejna, która zakończyła się fiaskiem. Na trasie nie brakowało szybkich zakrętów. To było ciekawe urozmaicenie tej jazdy. Kolejna próba ucieczki, już nie wiem która. Tutaj już miałem lekkie obawy, bo droga ta kończyła się zakrętem w prawo i pod górkę i wiedziałem, że na pewno tam będzie kolejna próba, a już naprawdę za bardzo nie miałem czym jechać, więc no, musiałem się zagiąć w tym momencie na maksa. Na szczęście chłopaki w miarę szybko odpuścili i udało mi się utrzymać. Ostry zakręt w lewo, trochę szutru, no i jedziemy. Oczywiście skasowana, no i spokój. Tutaj dojeżdżamy już do mety. Cały finisz rozegrał się na odcinku około 1 km. Pierwszy chętny, lecimy za nim. Ja już byłem troszkę zmęczony, co widać, jak teraz wszyscy zaczynają mnie wyprzedzać.
na moment lekko motywacja opadła, no ale to już zostało około pół kilometra, więc no, cisnąłem co mogłem. Nie chciałem też iść na maksa, bo bałem się, że nie starczy mi na koniec, no w sumie teraz trochę tego żałuję, bo już potem tak naprawdę nie było szans, żeby wyprzedzić większej ilości osób. Tutaj lekko niebezpieczna sytuacja, chłopakowi znowu przeskoczył łańcuch, przez co no, dla mnie na korzyść udało się przeskoczyć dwie pozycje. Finalnie kończę na 5 miejscu w M30 i na 11 w Open. W końcu razem z dworca jeszcze nie nagrywaliśmy. Mam nadzieję, że też mnie słychać, bo troszkę głośno. Nie mieliśmy za wiele czasu, bo Gosia jedzie teraz do domu rodzinnego, więc zjedliśmy dość na szybko po drodze, więc niestety nie ma relacji, ale raz chyba wszyscy przeżyją. Co? Ja już potem zjem, ale to już myślę, że nie będzie godne relacji filmowej. Kask się spisał zarąbiście, to zapomniałem o tym wspomnieć. Fajny, przebierny, lekki. 5 miejsce, 30, 11 Open. Coraz bliżej podium, aczkolwiek no, nie liczę na to w tym sezonie. Nie, bo już wszystko jest pod górę, a ja tam jestem za dużym plockiem. Gosia zrobiła też dobry trening. Jak dzisiaj miałaś trening? 20 sekund na maksa, 40 sekund, razy 5, dwa takie mam. No, widziałem na strawie, że tam tętno 108 nie było nic nadzwyczajnego. W sensie, że każde powtórzenie prawie tak się kończyło. No nic, ja żegnam Gosię, jedzie tym pięknym diligencem za nami do domu. Ja wracam i troszkę odpocznę, tak, bo no niby nie było ciężko, ale jednak się ujechałem. Z godziny 10 jeb wyszedł 1.01, więc no plaży tam do końca też nie było. Okej, okay, dzięki. Za tydzień jedziemy na Klasyk Beskidzki, więc nagrywamy z klasyka. Będziemy tam cały weekend. Tak, we dwójkę, więc tym razem Gosia będzie zbierać laury. Do zobaczenia za tydzień. Dawajcie suby, dawajcie łapki i hejo!